Cześć załoga, z tej strony Hito, zapraszam was do kolejnego odcinka Kariery Przebudowy. Tym razem jesteśmy w Interze, gdzie spróbujemy naprawić ten zespół. Wiemy, jak ten sezon Interu wyglądał. Wiemy, ile było wpadek. My sprawimy, żeby tego nie było. Oraz spróbujemy osiągnąć minimum to, co Simone Inzaghi właśnie w tym sezonie, czyli półfinał Ligi Mistrzów. Ale postaramy się zdobyć mistrzostwa. Jak możecie zauważyć, drużyna gra formacją 3-5-2. Ja postanowiłem, że wrócimy do ery Mourinho, czyli zagramy formacją 4-3-1-2, żeby właśnie w defensywnym stylu przechodzić na tą piątkę z Brozowiciem jako ten trzeci środkoobrońca, ale nadal, żeby to była formacja właśnie z tym diamentem w środku pola. Oczywiście ofensywna formacja nie zmienia ustawienia drużyny, lecz daje nieustanny pressing, żeby odrabiać straty. Na początek postanowiłem zakupić lewego obrońca, bo uważam, że tutaj jest naprawdę dosyć duży deficyt w tym klubie. No i tutaj przychodzi do nas zawodnik, który się świetnie rozwinął w tym sezonie, patrząc na to, jak występował przed erą Emery'ego właśnie w Aston Villa, a jak wygląda aktualnie. Mówi się, że Moreno może nawet dołączyć do Manchesteru City po tym sezonie, więc dla mnie to będzie bardzo dobry transfer. Drugim transferem jest Pedro González. Oczywiście musiałem oddać Mikiego, żeby mój budżet finansowy się spiął, ale uważam, że ten zawodnik na może dać bardzo dużo jakości, zwłaszcza, że już długo siedzi właśnie w lidze portugalskiej i potrzebuje go w swojej układance, a mam nadzieję, że on także chciał zmienić klub. Tutaj możecie zauważyć młodego juniora, który wyskoczył mi właśnie w szkółce, a tutaj możecie zauważyć zaakceptowane odejścia z mojego klubu, zawodników, którzy są raczej wahadłowymi na przykład, albo zawodników, których ja nie widzę w mojej koncepcji. A tutaj kolejny transfer i to jest Hatebur. To jest bardzo ciekawy zawodnik. Zawodnik, który lepiej broni niż atakuje, według przynajmniej tej gry. Darmian ma 32 lata, on ma 28. Wydaje mi się, że fajne uzupełnienie kadry, wydaje mi się, że zawodnik, na którego mogę postawić i nie będę żałować. I tutaj kolejny zawodnik, który przychodzi jako zawodnik rotacyjny, zawodnik, który ma zostać wyszkolony w naszym klubie, żeby stać się jeszcze lepszym piłkarzem, i to jest McAllister. To jest zawodnik za duże pieniądze, ponieważ za 24 miliony plus Gagliardini zakupiony. Zawodnik bardzo młody, bo ma 23 lata, zawodnik, który można naprawdę dobrze jeszcze oszlifować i wydaje mi się, że będzie fajnym uzupełnieniem. Tutaj kolejny zawodnik sprzedany, żebyśmy mogli pozyskać kolejnego środkowego zawodnika. Dlaczego? Ponieważ bardzo potrzebujemy wzmocnić środek pola. Tutaj jest naprawdę dosyć duży deficyt, tak jak na bokach obrony, i tutaj potrzebujemy naprawdę dużo jakości na ławce, żeby właśnie ten sezon dobrze wyglądał, dlatego Palacio z nas przychodzi. To jest zawodnik, który lepiej broni niż atakuje, i to jest odwrotność właśnie w tym momencie McAllistera. Pierwszy mecz w lidze wygrywamy z Lecce 2-1, fajny rezultat. Z Cremonese także wygraliśmy 3-0. 20 sytuacji to jest bardzo dużo i także chciałem dla Interu dać, fanom Interu przede wszystkim, dać taką możliwość cieszenia się z piłki, żeby ta piłka była jednak takim stylu Mourinho, ale jednak żeby była przyjemna dla oka, żeby te kontrataki były zabójcze i żebyśmy naprawdę tworzyli mnóstwo sytuacji. Sampdorią wygrywamy 2-1, co mnie bardzo cieszy, bo cały czas nie przegraliśmy w lidze. Tutaj wyciągliśmy wynik z Bayernem Monachium. Ustawienie właśnie nieustannego pressingu podmęczonego rywala naprawdę sprawia, że można odrabiać te wyniki pod koniec spotkania. Tutaj przegraliśmy ze Specją, wygraliśmy z Torino 3-0. Specja, ciężki rywal, każdy o tym wie. To właśnie gra w karierę we Włoszech. Monza także ograna, Pedro González strzelił bramkę. Tutaj z Barceloną zremisowaliśmy 2-2. Dzeko nas wyratował w 85 minucie, więc naprawdę dobrze. Możecie zauważyć te wyniki aktualnie we wrześniu. Wydaje mi się, że cały czas jesteśmy w czołówce, tak jest. Mamy 15 punktów, trzecie miejsce. Atalanta na razie nie przegrała żadnego spotkania. 6 zwycięstw, więc naprawdę bardzo dobry rezultat we wrześniu. Ale my oczywiście gramy na wielu frontach, więc te wyniki mogą być takie łamane na początku. Tu możecie zauważyć świetny mecz z Romą, gdzie naprawdę strzelić 6 bramek w meczu to jest naprawdę bardzo dobry rezultat, ale jednak 3-3 to nie jest za dobry dla nas, z tego powodu, że my chcemy iść po mistrzostwo, a takie remisy mogą niestety sprawić, że zaczynamy głupio gubić punkty. I tutaj z Fiorentiną to samo. Mieliśmy 3-3, przegraliśmy 4-3. Na szczęście wygrana z Juventusem, więc z takim rywalem, z którym będziemy rywalizować o mistrzostwo. Tutaj wygraliśmy 4-2 z Sassuolo. Dużo bramek strzelamy, bardzo dużo tracimy. To, co mnie bardzo martwi, dlatego postanowiłem, że zagramy troszkę bardziej jak Mourinho, czyli właśnie na przykład Darmian już nie będzie wybiegał do przodu, tylko właśnie zagra jako taki cofnięty, bardziej prawy obrońca, żeby zabezpieczać bardziej tą stronę. Tu możecie zauważyć listopad, bardzo ciężki, z tego powodu, że mamy Napoli, Milan, Lazio,
Wiktorię Pilsną i Bayern Monachium. Tu możecie zauważyć, że zaczynamy od zwycięstwa właśnie nad Wiktorią, później nad Lazio. Zwycięstwo 3-1, odrodzenie Lukaku, można powiedzieć, naprawdę niesamowity występ tego zawodnika. Przegrana z Napoli, Piotr Gliński mi niestety załatwił. Z Bayernem Monachium także przegraliśmy, więc ten miesiąc naprawdę się układa. No i derby zwycięskie, nawet jak nie jest w formie, to derby, to derby, to jest inne spotkanie. Tutaj inaczej się podchodzi, tutaj pokazaliśmy swoją dominację, swoją siłę i miejmy nadzieję, że to będzie trwało, że ten mecz pokazał naszej drużynie, że jesteśmy w stanie osiągnąć naprawdę dobre rezultaty, a patrząc, że cały czas jesteśmy na drugim miejscu, cały czas jesteśmy w zasięgu mistrzostwa, to naprawdę nie mamy co się bać. Właśnie w grudniu zwłaszcza, gdzie jest mecz z Atalantą, z Barceloną, z Empoli, Salernitaną i z Hellas Veroną. No i aktualnie zaczęliśmy od zwycięstwa 2-0, Brozovic i Lukaku. Niestety z Barceloną zremisowaliśmy, show Lewandowskiego, my na szczęście mieliśmy Lukaku i Lautaro Martineza. Tutaj z Atalantą wygraliśmy 3-0, Pedro Gonzalez, Barella i Lautaro Martinez, Salernitaną także zwycięstwo, więc bardzo dobrze to się aktualnie układa. Jesteśmy być może w stanie wskoczyć na pierwsze miejsce, zwłaszcza, że wygraliśmy także z Empoli 4-0 i tak jest, skoczyliśmy na pierwsze miejsce, mamy 14 zwycięstw, 1 remis, 3 porażki, 48 strzelonych bramek, więc to jest bardzo dużo. Także wychodzimy z drugiego miejsca, niestety ten remis z Barceloną sprawił, że spadliśmy o jedno miejsce, naprawdę świetny sezon Lukaku i oczywiście świetny sezon aktualny Hakana, który ma 12 asyst, to jest naprawdę dużo. A teraz sprawdzam waszą czujność, dlatego chciałbym, żebyście w komentarzu zostawili komentarz o nazwie niebieski, ale także jak podoba ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał pojęcy materiałów, a teraz zapraszam do dalszej części odcinka. W tym miesiącu może być naprawdę bardzo trudno, z tego powodu, że gramy derby z Milanem w Superpucharze, gramy z Juventusem i z Fiorentiną. Na szczęście wygrywamy 3-0 z Empoli, później z remis z Salernitaną, 9 strzałów po naszej stronie, 3 po Salernitanie, ale nie potrafiliśmy pokonać bramkarza, 2-0, mecz wygrany z Milanem, derby to derby, więc smakują podwójnie. Niestety mecz przegrany z Juventusem, gdzie musieliśmy wystawić lekkie rezerwy i to sprawiło, że niestety ta gra nie była tak dobra, jak mogłaby być. Tutaj mecz wygrany z Bari, 2-1, także wystawiliśmy bardziej rezerwowy skład. Tutaj z Fiorentino wygraliśmy 2-0, oddając 13 strzałów, mając 9 okazji, więc naprawdę bardzo dobry miesiąc. Oprócz tej przegranej właśnie z Juventusem, która sprawiła, że spadliśmy w tabeli na trzecie miejsce. Oczywiście strata do Juventusu czy Atalanty jest minimalna z tego powodu, że to jest jeden punkt, ale jednak sprawia, że nie jesteśmy na pierwszym miejscu. Tutaj bardzo ciężkie losowania w Lidze Mistrzów, trafiliśmy na Real Madrid, więc boję się, że niestety ta gadara jest zbyt słaba, żeby pokonać królewskich, ale oczywiście zobaczymy. Tutaj zaczyna się miesiąc bardzo dobrze, od 2 zwycięstw, następny mecz z Romą i tu niestety prawdziwy Mourinho nas pokonał swoim catenaccio, czy za parkę autobus, 30 posiadania piłki, a mecz zwycięski. Tutaj możecie zauważyć, że wygraliśmy z Cremonese 4-1, a pierwszy mecz z Realem u siebie zremisowaliśmy 2-2 po bardzo wyrównanym spotkaniu, ale jednak byliśmy tą stroną, która została zdominowana i niestety przez to gdzieś straciliśmy dwie bramki. Jesteśmy cały czas na trzecim miejscu, 62 punkty, 64 ma Atalanta, a tu możecie zauważyć, że w marcu będzie decydujący mecz z Real Madrid z Atalantą oraz z Napoli. No i mecz zwycięski z Napoli 2-0, choć mieliśmy czerwoną kartkę. Zawsze w drugiej części sezonu dostaje te czerwone kartki częściej niż zawsze. Tu możecie zauważyć wygraną z Monzą 3-1, 4-0 z Torino, 17 strzałów na bramkę, naprawdę zdominowaliśmy to Torino, a na szczęście dla nas odwdzięczyliśmy się Realowi, to my zaczęliśmy przeważać i wygraliśmy to spotkanie z Atalantą 5-1 i ten wybuch formy w tym momencie naprawdę jest bardzo duży. Widzę to po moich zawodnikach, widzę, że oni zrozumieli, co chce grać, wiedzą jak grać i wydaje mi się, że idziemy naprawdę w dobrym kierunku. Wydaje mi się, że kolejny miesiąc może być jeszcze lepszy. Oczywiście mamy jeden mecz więcej niż Juventus, ale wydaje mi się, że spokojnie możemy utrzymać to pierwsze miejsce. Z Bayern Monachium niestety na nich trafiliśmy. Pierwszy mecz zremisowany 1-1. Tutaj wygrane ze Spezją 5-0. Świetne widowisko dla nas, a tutaj mecz wygrany 1-0, czyli przechodzimy dalej. I to Lautaro Martinez dał tą decydującą bramkę. Wygrany mecz z Sampdorią 2-1. Naprawdę bardzo dużo przewaga po naszej stronie. Tutaj dwumecz wygrany z Napoli, kolejny mecz 2-0. Tutaj z Udinese naprawdę się wymęczyliśmy przez czerwoną kartkę, ale udało nam się zwyciężyć po dwóch bramkach Dzeko. I niestety w półfinale Ligi Mistrzów trafiliśmy na Manchester City, gdzie przegraliśmy 4-2. To jest zbyt ciężki rywal dla nas. Kadrowo naprawdę wygląda to fatalnie, patrząc na nas, co my prezentujemy, jakich zawodników mamy, choć próbowaliśmy zrobić wszystko, żeby jednak ograć Manchester City, niestety się nie udało. A
Aktualnie jesteśmy na pierwszym miejscu w tabeli, co mnie bardzo cieszy. Mam nadzieję, że utrzymamy. Napoli i Lazio przed nami. Tu niestety w rewanżu także przegraliśmy 2-1. Liga Mistrzów nie dla nas, niestety nie w tym roku. Wygrany mecz z Napoli 4-1, gdzie naprawdę wysoko wygraliśmy po bramkach na przykład Hatebura, a tu możecie zauważyć mecz finałowy właśnie z Juventusem. No i Lautaro Martinez strzela na 1-0, co mnie bardzo cieszy, bo to pokazuje, że dobrze ustawiłem zespół na ten mecz, zwłaszcza, że Juventus wyszedł bardzo wymęczony. Tutaj Vlachowicz strzelił jeszcze na 2-1. Miejmy nadzieję, że utrzymamy ten wynik, a może jeszcze powiększymy. I tutaj Lukaku pokazał, że można jeszcze powiększyć ten wynik do 3-1. Tu możemy świętować, oczywiście cieszyć się z tego trofeum. Miejmy nadzieję, że to świętowanie nie sprawi, że potkniemy się w lidze, bo jeszcze walczymy właśnie o drugą koronę, czyli mistrzostwo właśnie Włoch, gdzie wygraliśmy z Lazio 4-0 i tuż praktycznie byłem pewien mistrzostwa, bo tylko wystarczyło dopełnić dzieła Sassuolo. Wygraliśmy 2-0, co mnie bardzo cieszy. Wygraliśmy mistrzostwo, mając 95 punktów. Juventus naprawdę bardzo długo grało to mistrzostwo. My zdobyliśmy 105 bramek, więc możecie zauważyć, jak ofensywny styl gry wprowadzają w lidze, jak chciałem, żeby ten Inter grał. I oczywiście za 2-3 sezony być może wygrałbym Ligę Mistrzów, być może nie trafiłbym na Manchester City, ale jednak Manchester City ma kadrę niesamowicie mocną i tutaj niestety jeszcze moi zawodnicy nie są na takim poziomie. Lautaro Martinez strzelił wybitne 32 bramki, 27 asyst, Hakana także świetny sezon tego zawodnika. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jak chcesz pooglądać podobny odcinek, to tutaj ci się właśnie wyświetlił. Mam nadzieję, że miło spędziłeś czas. Do zobaczenia kolejnym razem.